Witam Państwa. Chcę Państwu przedstawić, zaproponować, jak ugotować dobry, aromatyczny rosół. Najważniejszym składnikiem naszego rosołu jest dobra woda. Polecam wodę jakąś źródlaną, nie gazowaną. Na tą zimną wodę dajemy, zalewamy kości wołowe. Wieprzowych raczej nie polecam używać, ani baranich, kurczak, kurę. Do tego jarzynki, pietruszka, seler, marchewka. I to po zagotowaniu postawiamy po prostu na wolny gaz, żeby nam tylko tak leciutko bąbelki pykało. I oczywiście do tego podpieczoną na suchej patelni w krążki cebulę. Do tego liść laurowy, ziele angielskie, pieprz i sól. I wystarczy do tego, żeby nam powstał dobry, aromatyczny, smaczny rosół. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do innych moich filmów. Oczywiście rosół sobie odcedzamy.